Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Króciutko. Bardzo proszę, Pan Marysiak. Jakie są podjęte decyzje czy działania w sprawie ścieżki Radojewo-Biedrusko dalej? Bo już mamy decyzję, to znaczy o odstąpieniu od decyzji środowiskowej. Tak. Czy są już podjęte kolejne działania? Niestety nie odpowiem Panu w tej chwili precyzyjnie. Tak, podjęte są działania zmierzające do rozpoczęcia tej inwestycji, czyli do ogłoszenia przetargu. Natomiast gdyby Pan mnie zapytał precyzyjnie, jakie to są działania, niestety nie potrafię odpowiedzieć. Wiemy, że ta ścieżka jest bardzo oczekiwana. Wiemy, że presja ze strony i Biedruska, i rowerzystów, fakt, że jest zamknięty poligon w tej chwili, brak możliwości przemieszczania się tą drogą poligonową i mogę zagwarantować, że nie ma jakiegoś tutaj impasu, nie ma jakiegoś odłożenia tej sprawy na bok, natomiast nie potrafię odpowiedzieć, na jakim etapie dokładnie w tej chwili jest ta sprawa. Z tego co kojarzę, to powinniśmy wystąpić o pozwolenie na budowę, tak? Że? Powinniśmy wystąpić teraz tylko już o pozwolenie na budowę. Tak, tam znaczy, jeszcze są dwie, trzy czynności, które musimy zrobić wspólnie ze starostwem. Tak, tam jest wykup gruntu, to cały czas jest aktualne. Natomiast na pewno są jeszcze detale, które trzeba zrobić wspólnie ze starostwem. W momencie, kiedy ogłosimy przetarg, wtedy już tylko my będziemy, w 100% tylko my będziemy podmiotem, który będzie zajmował się i będzie odpowiedzialny za realizację tej inwestycji. Póki co jeszcze musimy w duecie to robić. Tam zobowiązania są ze strony powiatu, rada podjęła decyzję, jest decyzja o przeznaczeniu środków, jest wydzielanie działki, czy wydzielenie już działki, czy działek, dwóch działek, które muszą być zakupione. Jeszcze, o, to na pewno jest sprawa, która dla Państwa będzie istotna, jakby w tym zakresie jest w tej chwili pozytywna decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie odstąpienia od tych barier sprężystych. I to, wydaje mi się, że to jest jeszcze jakimś tam w tej chwili elementem, który jest regulowany. My chcielibyśmy jednak odstąpić, bo jest to raz, że drogie, dwa, przeszkadza, o tym mówiłem ostatnio, w migracji zwierząt z prawej strony na lewą. No, dla nas jest to po prostu zmniejszenie kosztów budowy tej ścieżki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja ze swojej strony jeszcze chciałabym udzielić tylko informacji dla Stowarzyszenia Porozumienie Mieszkańców Silna Gmina. Państwo złożyliście wniosek, prośbę, aby zamieszczać protokoły posiedzeń komisji w formie elektronicznej. Informacje z biura rady wynika, że generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby te protokoły mogły być publikowane. Już są z tego, tak. I proszę Państwa, zaproszenie. Dzień Dziecka, Dni Biedruska, Święto Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia. Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny, który odbędzie się 14 czerwca 2015 roku o godzinie 13 na terenie Pałacu w Biedrusku. Będzie to Dzień Dziecka, Dzień Biedruska i Święto Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia. Warto, to jest bardzo interesujący program, warto, żeby ta informacja również pojawiła się na naszej gminnej stronie internetowej. Również zaproszenie z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las zaprasza Ogrody Sztuki 31 maja 2015 roku, godzina od 11 do 18, ulica Szkolna. Też bardzo interesujący program, warto, żeby ta informacja się również pojawiła. Oraz proszę Państwa, z pewną konstatacją przeczytałam, że Zarząd Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zaprasza mnie na uroczystość murowania kamienia węgielnego pod budowę instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych,
która odbędzie się w dniu 9 czerwca o godzinie 11. Zaprasza pan prezes zarządu Krzysztof Krause i członek zarządu Edward Dreger. Także chciałam Państwa poinformować, że takie zaproszenie wpłynęło wraz z taką, z takim bardzo ładnym folderem. Szkoda, że nie mogą Państwo go obejrzeć. Przeczytam. Proszę Państwa, proszę się nie obawiać. Ja się rozkręcam. Bio, tylko tytuł. Ja tylko przypomnę o regulaminie. Bardzo bym prosiła, żeby pan Matysiak nie przerywał. Biokompostownia. Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu. Ja myślę, że wręcz niegrzecznym byłoby niewzięcie udziału w tej wspaniałej uroczystości, która nas na pewno napawa wielką radością. W cudzysłowie oczywiście. Bardzo mam nadzieję, proszę, że pani zaznaczy, jaki mamy stosunek do tego. Ja się cieszę. Ja myślę, że pan wójt również otrzymał takie wspaniałe zaproszenie. Tak, już potwierdziłem. Pan Świerkowski również otrzyma jako partner ZZO z ramienia naszej gminy. Również będzie brał udział w tej niezwykle ważnej uroczystości. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 24. Wolne głosy i wnioski. Życzy Pan Rady Matysiak zapytać jeszcze o coś? To znaczy, byliśmy tak przy tych zaproszeniach. Chciałbym również zaprosić w sobotę 30 maja na Dzień Dziecka, który odbędzie się na zbiorniku Łysy Młyn. Tak propagujemy tutaj z Panem Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa propagację wśród dzieci zachowania się i bezpieczeństwa. Również zaprosiliśmy tutaj policję, będzie policja na koniach, będzie straż pożarna Suchego Lasu, potną samochód, pokażą dzieciom, jak to się wszystko odbywa. Będzie również pokaz pierwszej pomocy, konkursy, zabawy i przejście ścieżką edukacyjną, włącznie z wejściem do zabytkowego młynu, zawody wędkarskie, pogadanki, także kiełbaski z grilla. Zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, pan radny Honcia najpierw się zgłosił, zaraz przejdziemy. Pan Korytowski był pierwszy i ponieważ pełnię funkcję prezesa zarządu gminy ochotniczych straży pożarnych, to chcę Państwa poinformować i zaprosić, że o godzinie 15.14 czerwca w Krudowie odbędą się ćwiczenia strażackie tych naszych najmłodszych. Tych grup dziecięcych, pokaz sikawek konnych, poza tym jeszcze także pokaz sprzętu i ratownictwa. Coś podpalicie? To przyjadę. Dziękuję bardzo. Pan radny Korytowski, proszę uprzejmie. Ja zdaję sobie sprawę, że jest bardzo późno, ale jeszcze takim dużym uporem chciałbym wrócić do samej uchwały budżetowej, bo teraz już uchwały. Nie umożliwiono mi jeszcze zapytać się jeszcze przed samym głosowaniem, w związku z tym teraz chciałbym po prostu to uzupełnić. Panie Przewodniczący, bo to pytanie kieruję konkretnie do Pani. Czy wariant 2A, który jest przewidziany przy zmianie organizacji ruchu na osiedlu Grzybowym, jednoznacznie umożliwia zamknięcie ulic Sosnowej i Muchomorowej, zamknięcie w sensie takim fizycznym, czyli po prostu szlabanem, czy nie wiem, przeszkodami jakimiś? Czy Pani może mi to wyjaśnić? Na ten moment nie jestem Panu w stanie udzielić szczegółowych informacji co do tego projektu. Uprzejmie zapraszam na stronę internetową osiedla Grzybowego. Tam w zakładce koncepcja uspokojenia ruchu, bodajże tak się nazywa, znajduje się cała treść tej koncepcji, całości koncepcji, która została opracowana przez polsko-holenderską firmę DHV, w tej chwili Hydrobudowa, i tam znajdują się wszelkie szczegóły. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, w jaki sposób. Miałem wrażenie, że Pani doskonale zna ten projekt, bo w dyskusji z Panem Wójtem to szczegóły nawet Pani przytaczała, kiedy po prostu było co omawiane, więc sądziłem, że po prostu... Akurat to doskonale pamiętam. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zamknięcia tak zwanego, czy zmiany organizacji ruchu polegające na tym, że nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu ze strony ulicy Muchomorowej, Złotnicką i odwrotnie, i Sosnowej i Muchomorowej, to były
o ile pamiętam, kwestię do ustalenia, w jaki sposób to by miało być wykonane. Ale była też wtedy dyskusja, tak, na ten temat. Był pan komendant policji, był pan komendant straży gminnej. Również wtedy na tym spotkaniu, zebraniu mieszkańców, popierali to rozwiązanie, między innymi proponując na ulicy Sosnowej ruchomy słupek podnoszący się, ale tutaj koncepcje czy rozmowy na ten temat były różne. No to bardziej znajduję uzasadnienia, dlaczego po prostu jednak nie zostało zmienione to zadanie tak, jak faktycznie może ono po prostu wyglądać. Bo jeżeli po prostu zadanie przewiduje możliwość zamknięcia ulicy Muchomurowej i Sosnowej, to uważam, że po prostu mieszkańcy, wszyscy gminy, całe Suchyla, powinni wiedzieć z budżetu czytelnie, że po prostu to może po prostu tak się efekcje tam skończyć. W związku z tym, na Rolnej też była dyskusja na ten temat. Ale Rolna nie jest zamknięta. Proszę Państwa, mówimy o drogach cały czas gminnych i chciałbym na to zwrócić uwagę, że po prostu mówimy cały czas o drodze gminnej. Dziękuję. Tam jest tylko, dopuszczony. Tylko tak. Adwocem tutaj koledze radnemu Przybylskiemu, ani na Rolnej nie było o tym mówione, ani na Strażackiej nie było o tym mówione. I jeszcze jedna ulica jest jednokierunkowa w Zrównesie. Na pewno nie mogę sobie teraz przypomnieć. Rewersja też nie było mówione. Ale mówimy o jednokierunkowym ruchu, panie radny. A pan specjalnie naciąga sprawę, żeby teraz porównać to do zamknięcia ulicy. To są diametralnie dwie różne ulice. To się lewa lub nie ma. To jest zamknięcie drogi? Zamknięta w 50%. Przeczytamy w wariancie 2a. Jak się zatrzymam samochodem strażackim, będę mógł przyjechać, to pan zadzwonię i powiem, stoję przed zamkniętą drogą. Ma pan jak banku? Założenia koncepcji obejmują dwa projekty, w tym pod wariant 2a. Natomiast zadanie uchwalone przez mieszkańców brzmiało, chodziło o uspokojenie ruchu na osiedlu Grzybowym i ograniczenie tranzytu. I ten wariant 2a był przedstawiony m.in. przez firmę i w dyskusji jako wariant najbardziej skuteczny i najtańszy dla rozwiązania tego problemu. Bardzo proszę, pan wójt. Chodzi o ocenę dokumentacji, która została ostatecznie faktycznie przez firmę DHV przygotowana. Natomiast chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza sprawa to bardzo bym prosił Państwa o pozostawienie tego oświadczenia w swoich dokumentach, bo jestem przekonany, znaczy chciałbym, żeby to oświadczenie jednak zostało przyjęte, ale mam pewne obawy, czy na kolejnej sesji zostanie przyjęte. Warto je zachować, bo ja z tą propozycją, z tym projektem będę występował częściej. Dlaczego? Dlatego, że Państwo podjęliście uchwałę dzisiaj o zwiększeniu środków na jednostki pomocnicze, dlatego, że istnieje duża szansa, że spora grupa wyborców odczyta to jako coś ekstra, co otrzymuje od Rady, dzięki Państwu. Natomiast nie mieliście Państwo odwagi przyjąć ryzyka pojawienia się dezaprobaty po stronie być może tak samo dużej grupy osób, które nie będą zadowolone z faktu, że przy enigmatycznym zapisie 2a wprowadzono im zamknięcie ulicy. Od dłuższego czasu mówimy, że konsultacje społeczne, że uspołecznienie procesów jest dużym naszym osiągnięciem i jest bardzo potrzebne. O tym rozmawialiśmy na spotkaniu z sołtysami. Tutaj, proszę Państwa, zamieszczenie tej informacji, czy to w zapisie tej uchwały, w uchwale budżetowej, czy to poprzez publikację tego oświadczenia, spowodowałoby prawdopodobnie odzew tych osób, które odnosiłyby się z dezaprobatą do tego projektu. Mówię o zamknięciu ulicy Sosnowej i Muchomorowej. I moim zdaniem dzisiaj jest to Państwa ucieczka od tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to jedno zdanie. Ja wiem, że chcecie Państwo na mnie to przerzucić, bo miło jest dysponować środkami publicznymi i rozdawać. Mówię o uchwale, o aktywności obywatelskiej. Natomiast ryzyko spotkania się z niezadowolonymi mieszkańcami przerzucacie na mnie. To ja proponuję, żebyśmy się tym ryzykiem podzielili. Podejmijcie Państwo śmiało to oświadczenie albo wpiszcie do projektu budżetu zamknięcie ulicy
Sosnowej Muchomorowej. I proszę Państwa, nie wierzcie w opowiadanie o słupkach wyjeżdżających na pilota, ponieważ jest to droga gminna i wszyscy mieszkańcy gminy, które takie piloty powinni otrzymać. Bardzo proszę, pan z tyłu. Chciałem nawiązanie do pana wójta, Mariusz Szembicki z osiedla Suchy Las. Nawiązanie do tego, co pan wójt mówi, całej tej kłótni o tym zamykaniu ulic. Oświadczam, że jeżeli dojdzie do tego zamknięcia ulic, osiedle Suchy Las będzie wnioskować o zamknięcie ulicy Szkółkarskiej, Powstańców Wielkopolskich i będziemy takie getta tworzyć. Ciekawe, kiedy, jak państwo wtedy dojadą do Poznania z Grzybowego. Przez Nektarową, Obornicką, czy Powodzenia? Proszę pana, uprzejmie informuję, że my od 7 lat drążymy problem i ani razu nie spotkaliśmy się ze strony pana wójta z propozycją rozwiązania innego tego problemu. Nic poza tym. Ja to rozumiem, tylko weźmy pod uwagę, że my też jeździmy w tamtą stronę, wy jeździcie w naszą stronę. Tak? I teraz jeszcze mam pytanie do pana wójta. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja o planach drogi Kostrzyn-Uzarzewo-Złotkowo. Coś w tym temacie, jaki będzie przebieg, jakie to będą... Bo podobno tam poligon się na coś zgodził, poza się nie zgodził. Może byśmy coś tu wyjaśnili. Dziękuję za to pytanie. Raz, że szybciutko odpowiem, a dwa, że dzięki temu mam prawo głosu. Oczywiście mapka, która się pojawiła, nie była uwzględniona ani z wojskiem, ani z Poznaniem. To wesoła twórczość dziennikarska spowodowała niepotrzebny niepokój po stronie wojska. A wojsko przecież dla nas jest ważną firmą. A propos pytań o kapitał zachodni, mamy dobrą firmę, nazywa się MON, całkowicie kapitał krajowy. Wysoki podatek płacą. I oczywiście to jest też ważne. Proszę? To znaczy, ja bym patrzył raczej w kategoriach budżetu. Jest to wpływ do budżetu, a państwo decydujecie o budżecie, więc tutaj bym nie antagonizował, że jest to biedrusko, które daje na sytuację. Ile lat nie było płacone? To jest też warte podkreślenia. Jak samorząd tylko powstał, to nie dostawaliśmy biedruska, nic. My w tej chwili zastanawiamy się, bo rozmawiałem z Urzędem Marszałkowskim na ten temat. Oni też byli zaniepokojeni, bo przecież nie taki przebieg tak zwanej wschodniej obwodnicy, bo jest to część wschodniej obwodnicy. Proszę zwrócić uwagę, idzie przez Złotkowo. Przechodzi przez Złotkowo. Także raczej jest to taka fantastyka dziennikarska, nie mająca nic wspólnego ani z planem województwa, ani z naszymi planami, ani z naszym studium. I jeżeli się pojawiła, ja nie widziałem tego artykułu, informacja, że wojsko to uzgodniło, to jest nieprawda. Głos Wielkopolski, tak. W radiu też była informacja, że wojsko już podobno wyraziło zgodę, że już była jakaś kwota 350 milionów złotych. Proszę Państwa, powiem tak, wojsko wyraziło zgodę na przejście z Krawkiem w okolicach wysypiska. I jeżeli ktoś powiedział z wojska, na przykład z WZI, dziennikarzowi, tak, wojsko wyraziło zgodę na przejście przez poligon, to na pewno ta osoba myślała o tym skrawku na dole przy wysypisku, a dziennikarz walnął przez od Złotkowa w kierunku Miękówka, jeżeli się nie mylę. Tak, Miękowo, tak. Aha, jeszcze chciałem, właśnie zgubiłem swój głos. Chciałbym jeszcze odpowiedzieć. Nie jest prawdą, że wójt ani razu nie zapraszał. Ostatnie spotkanie w Centrum Kultury jest dowodem na to, że... Zbiorowe spotkanie. Ale to była dyskusja właśnie na ten temat. I właśnie była mowa między innymi o budowie szykan, także wracając jakby do odpowiedzi tematu, jesteśmy przez cały czas za tym, żeby ten zapis o szykanach pozostał. Nie widzimy powodu, aby miał to zmieniać. Znaczy, jeżeli Państwo byście to oświadczenie odrzucili, ale głosując oświadczenie, a nie dopuszczając do porządku obrad, okej, rozmawiamy dalej, robimy szykany, robimy część 2A, wyczerpujemy 250 tysięcy i jesteśmy jakby z tematem pogodzeni. Mamy szykany, mamy ronda, prawdopodobnie nie starczyłoby pieniędzy, więc trzeba byłoby... Nie ma ronda. W koncepcji 2A pamiętam doskonale, akurat to nie ma ronda. Realizujemy 2A bez zamknięcia. To chciałem powiedzieć. Realizujemy 2A, wariant 2A, czy podwariant 2A, bez zamknięcia ulic,
i zapominamy o temacie. Natomiast, proszę Państwa, oczekiwaniem Państwa jest, aby przede wszystkim zamknąć ulicę. I dlatego chciałbym dostać od Państwa, jako od Rady Gminy, wskazówkę, nakaz, polecenie i na pewno jako organ wykonawczy się z tego wywiąże. Obiecuję. Ale projekt zacznie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, przepraszam bardzo, bym prosiła o... Proszę uprzejmie. Wieczór, Tomasz Burzyński, Suary, Sycholazy. Sobie zdaję sprawę, że Państwo jesteście już wymęczeni, dlatego postaram się tylko krótko wyjaśnić. Uregulowaniu uległy kwestie dotyczące wymiarów boiska i wyszedł nowy podręcznik instytucyjny PZPN, z którego jasno wynika, że boisko zarówno przy ulicy Konwaliowej, jak i przy ulicy Szkolnej nie spełniają wymogów ani klasy okręgowej, w której w tej chwili Suchary rozgrywają swoje spotkania, pierwsza drużyna rozgrywa swoje spotkania, ani niższej nawet ligi, czyli ani A klasy. Wymiary dla klasy A, czyli tej niższej ligi, to jest długość nie mniejsza niż 95 metrów, szerokość nie mniejsza niż 55. Oba boiska tych wymiarów nie spełniają. Otrzymałem już odpowiedź od pana wójta na to samo pismo, które przesłałem również państwu do wglądu, że mamy się starać o licencję warunkową, natomiast licencja warunkowa przyznawana jest na okres czasowy i żeby starać się o taką licencję, musimy również przedstawić z naszej strony jakiś harmonogram prac, które doprowadzą do tego, że w końcu którekolwiek z obiektów w Sucholesie będzie spełniało wymogi ligi, w której klub w tej chwili rozgrywa swoje rozgrywki. Dlatego prosiłbym Państwa o nadanie tej sprawie jakiegokolwiek biegu, żeby to już rozpoczęły się jakieś procedury. Musimy się wszyscy nad tym pochylić i zastanowić, czego tak naprawdę chcemy. Czy chcemy, żeby sport się w gminie Sucholas rozwijał, czy chcemy, żeby jedna z najbogatszych gmin w Polsce miała boisko spełniające wymogi przynajmniej klasy okręgowej, co nie jest naprawdę jakąś tam już wielką sprawą. Bo w tej chwili nasze obiekty nie spełniają wymogów nawet A klasy, czyli drugiej od tyłu najgorszej ligi w Polsce. Dlatego bardzo proszę o to, żebyście Państwo przemyśleli tę sprawę i żebyśmy wspólnie podjęli jakieś decyzje, bo my musimy złożyć wniosek o licencję warunkową już w tej chwili do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i musimy już przedstawić, jakie mamy plany na najbliższe lata i nie jest to najbliższe 10-5 lat, tylko to jest są najbliższy rok lub ewentualnie dwa warunkowo może Wielkopolski Związek Piłki Nożnej na coś takiego się zgodzić. I o to Państwa proszę, żebyśmy wspólnie w miarę szybko doszli do jakiegoś rozwiązania, które moglibyśmy przedstawić Wielkopolskiemu Związku Piłki Nożnej. Proszę o przyjęcie pan. Wczoraj przysłałem chyba tą odpowiedź. Proszę Państwa, ja mam też pytanie do panów, jako specjalistów, do wszystkich panów, którzy z przodu się ze mną. Panowie, w tej sprawie zabieracie głos. Czy zmieniły się przepisy FIFA i UEFA w zakresie boisk sportowych, wymiarów? Mówię o wymiarach boisk sportowych, piłkarskich oczywiście. Czy zostały zmienione FIFA-owskie i UEFA-owskie przepisy? Czy nadal jest 45-90? Ja sobie pozwolę odpowiedzieć. Przepisy FIFA dotyczą wymiarów najmniejszego i największego, długości i szerokości. To już wytłumaczę. FIFA określa, tak jak tutaj pan w odpowiedzi napisał, że długość boiska nie może być mniejsza niż 90 metrów i nie większa niż 120. Następnie na to wszystko nakładają się wewnętrzne przepisy związków piłki nożnej. My nie patrzymy na to, co FIFA mówi, bo FIFA mówi, że kraje mają dowolność wyborów. Federacje związkowe z danego kraju mają dowolny wybór. Czy 90, czy 95, 100, 110, 105, 120. Natomiast Polski Związek Piłki Nożnej wydał jasny podręcznik licencyjny, z którego wynika, że boisko w klasie okręgowej musi mieć 55 metrów szerokości, 100 metrów długości. Z tym nie można polemizować. FIFA pozwala nasz zakres, natomiast PZPN jasno precyzuje, wydaje podręcznik licencyjny, z którego jasno wynika 55 na 100. Ale słyszał pan o proteście trenerów klubów trzecio- i czwartoligowych z Dolnego Śląska i z Małopolski? Oczywiście, że tak. Tak. Ale czy... Proszę Państwa, FIFA, jeszcze raz powtórzę, FIFA 40, od 45 do 90, mówię o tym najmniejszym wymiarze, potem tam od 70 do 120. Proszę Państwa, dlaczego istnieje ta możliwość warunkowego uzyskiwania? I zawsze się warunkowo uzyskuje. Dlatego, że wprowadzenie tej sprawy na wokandę
przy zapisie UEFA-owskim i FIFA-owskim, że boisko jest od 45 do 90, powoduje, że czy to WZPN, czy to PZPN przegrałby tą sprawę z każdym, kto będzie to skarżył. I wszyscy o tym wiemy, tak jak tutaj siedzimy, wszyscy o tym wiemy, bo FIFA musiałby doprecyzować i przekazać swoje uprawnienia niżej i wtedy to być może miałoby to charakter prawa. To, o czym mówimy, te licencyjne wskazania, przepisy licencyjne dotyczą regulacji, które są jakby podrzędnymi w stosunku do ogólnych wymiarów, które określa FIFA i UEFA. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ten protest, o którym wspomniałem, polega na tym, że PZPN wprowadził to teraz. Wprowadził dosyć znaczne różnice, przyznacie panowie, że znaczne różnice w wymiarach boisk. I teraz proszę sobie wyobrazić osoby odpowiedzialne w klubach, zwłaszcza w tych klubach trzecio-czwartoligowych, którzy do tej pory spełniali. Jakoś tam te swoje budżety udawało im się powiązać. A dzisiaj z dnia na dzień otrzymali nowe wytyczne PZPN, że ich boisko nie spełnia. Ja jestem przekonany, że my otrzymamy, jeżeli panowie wystąpicie, jestem przekonany, że otrzymacie, jeżeli jakiekolwiek utrudnienia byłyby z uzyskaniem, to myślę, że z łatwością, z przyjemnością i z łatwością my w waszym imieniu wystąpimy i my tą licencję dla was uzyskamy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pamiętacie państwo, już nie będę teraz wracał tam na teren przy Bogusławskiego, jak oglądaliśmy razem boisko treningowe, bo przecież od tego się nasze rozmowy rozpoczęły, ale państwo pamiętacie, rozmawialiśmy o powstaniu obiektu wielofunkcyjnego i to 5 lat temu rozmawialiśmy na temat partnerstwa publiczno-prywatnym, żeby zrealizować z hotelem, z boiskiem, z częścią lekkoatletyczną. Przecież nam się świetnie lekkoatletyka rozwija w Suchym Lesie. Gimnazjum ma w tej chwili mistrzów Polski w lekkiej atletyce, w grupie oczywiście juniorsko-młodzieżowej. I myślę, że przyjdzie taki moment, jestem za tym, żebyśmy nawet rozpoczęli dyskusję przy kolejnej zmianie studium, nawet wiem gdzie, nie powiem teraz, nawet wiem gdzie taki obiekt mógłby powstać. Żeby powstał obiekt, który będzie obiektem no, z tymi wymiarami, powiedzmy, które są tutaj. I ręczę państwu, że przy tym zainteresowaniu sportem, który mamy, piłką nożną, bo przecież to boisko, przyznacie panu, że to boisko jest wykorzystywane. Intensywnie. Jest. I jak będzie jeszcze jedno boisko, też będzie wykorzystywane. I niech to będzie początek rozmowy na temat nowego obiektu, który wcale nie musi być taki drogi. Mówimy o boisku z murawą naturalną wtedy, bo moglibyśmy sobie pozwolić wtedy na limitowanie, wykorzystywanie takiego boiska od 7 do 10 godzin tygodniowo. I to jest moja propozycja. My dzisiaj nie dokleimy do tego boiska 10 metrów, ani nie poszerzymy tego boiska. Mamy boisko dobrze wykorzystywane, dobrze wykonane, które cieszy się powodzeniem. Tak jak pan powiedział, jest nawet sławnym boiskiem. Ja bym się z tego cieszył. A od nas zależy, czy będziemy chcieli właśnie w tym studium, biorąc pod uwagę fakt, że tych grup młodzieżowych będziemy mieli przez najbliższe lata coraz więcej, albo przynajmniej tyle samo, po prostu bym zaplanował taki obiekt i szukał środków na realizację. Panie Wójcie, dziękuję panu za taką długą odpowiedź. Jeżeli już mówiliśmy o tej przeszłości, to w piśmie z dnia 21 czerwca 2013 roku Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przesłał je również do pana wiadomości. Jest wyraźnie napisane zdanie, że przy budowie nowych boisk zaleca się wymiary standardowe, to jest 105x68. To już nie ma co polemizować, czy ta zmiana jest nagła, bo o tej zmianie, uregulowaniu mocniejszym mówiło się już bardzo dawno. Więc to nie jest to, że jesteśmy teraz zaskoczeni tym, że się zmieniły przepisy, bo o tym już bardzo dawno było wspominane. Natomiast jeżeli chodzi o nawiązanie do FIFA i PZPN, to z praktyki przykłady są takie, że już kilkanaście licencji zostało uchylonych i nie ma możliwości uzyskania ich na użytkowanie nie tylko czasowe, ale w ogóle, bo kluby po prostu nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić. Dlatego proszę się nie dziwić, że ja tu jestem i
O tym wspominam, ponieważ zostało zbudowane boisko, które nie spełnia wymogów. Ja już do tego nie chciałem absolutnie wracać, ja chciałem się już nie pochylać nad przeszłością, tylko już spojrzeć w przyszłość, co możemy zrobić, żeby którykolwiek obiekt spełniał wymogi standardów nie tylko polskich, ale i europejskich, bo takie wymogi są w całej Unii Europejskiej. Więc jeśli my się mamy tylko zadowolić tym, że będziemy co roku występowali o czasową licencję i pewnego dnia natrafimy na władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, które będą bardziej rygorystyczne niż obecne władze, a nie mamy wpływu bezpośredniego na to, kto będzie, pan wójt też na to nie ma wpływu, kto będzie pełnił funkcję komisji licencyjnej, no to ja się na takie coś nie godzę, bo nie mogę sobie pozwolić na to, że co roku będziemy żyli w stresie, czy nam się to uda uzyskać, czy nie. Proszę Państwa, pamiętajmy, że w tej dyskusji... Znaczy tak, no bo tak jak powiedziałem, no nie dokleimy do tego boiska, natomiast na usprawiedliwienie tamtych decyzji, również decyzji osób, które uczestniczyły w tych naradach z ramienia WZPN. Pan przytoczył ten wymiar, który, nie wiem, pan Maciejewski chyba, nie wiem, to podpisał. Jankowski, to jest ten sam pan, na którego się pan powołuje w odpowiedzi. Tak. Bo tam kilka osób przyjechało, nie pamiętałem, kto podpisywał to pismo. Natomiast on oczywiście podał optymalne wymiary boiska. No bo jakby był członkiem WZPN-u, też bym podał największe wymiary boiska. Proszę Państwa, skoncentrujmy się na tym, co ja powiedziałem. Wspólnie popracujmy nad zmianą studium. Ale chcę przypomnieć Państwu, wtedy najważniejszą kwestią było to boisko ma być wykorzystywane przez 5-6 godzin. I dlatego pan powiedział, że wydaliśmy dużo na nowoczesne, technologicznie zaawansowane boisko. Tak, żeby to boisko wytrzymało takie obciążenie treningowe. Jakby to było boisko zwykłe, to państwo wiecie, że dzisiaj pewnie byłoby rozkopane i byłoby klepiskiem, a nie boiskiem. To boisko jest przygotowane na maksymalne obciążenie treningowe z możliwością rozgrywania spotkań piłkarskich. Dzisiaj taka możliwość istnieje. Dobrze. Znaczy takim samym stresem, pan mówi, że pan żyje w stresie, czy się nie zmienią władze i tak dalej. Ja bym żył wtedy w stresie, czy WZPN albo PZPN po raz kolejny nie wpadnie na wspaniały pomysł za 2 lata, żeby jeszcze podkręcić i jeszcze dodać z 5 metrów. No bo tutaj mamy do czynienia z pewną ewolucją. Nie, to nie jest to samo. Nie możemy porównywać decyzji, która jest już prawnie wpisana do podręczników licencyjnych z tym, że zmieni się związek, bo ta zmiana, standaryzacja wymiarów boisk była przeprowadzana przez 20 lat. Od 20 lat mówiło się o tym, że boiska mają 105x68 i o tym każdy wiedział i tak jest we wszystkich związkach pozostałych w Polsce. Było już to dawno wprowadzone, że wymiary mają być standardowe 105x68. Nasz związek jest ostatni i to nie jest jakaś nowa moda, to już dawno było wprowadzone. Podsumowując, chciałbym, żeby to wszystko, co pan wójt powiedział, zostało zawarte w piśmie, które będziemy mogli załączyć do wniosku o licencję czasową na sezon 2015-2016, abyśmy mieli przynajmniej tą wypowiedź pana wójta, która miałaby nam pomóc uzyskać tę licencję. Ja jeszcze może tylko dodam, że PZPN jest częścią FIFA, więc jakby rozdzielanie tych dwóch rzeczy jest... Dyskusja się bardzo przedłuża w tej kwestii, natomiast z tego co zrozumiałem, pan wójt zadeklarował, że pomoże państwu w uzyskaniu tej licencji. Tak, jeżeli chodzi o tę argumentację, o której mowa jest w podręczniku licencyjnym i w zaopatrzeniu tego wniosku o informacje o dalszych zamierzeniach w realizacji, w zmianie tej sytuacji, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Jeżeli... Dobrze, to w takim razie czekamy po prostu na rozwiązanie tej sytuacji i wynik. Pomoc, rozwiązanie. Na pomoc. Dziękuję serdecznie. Pan Bekas, proszę uprzejmie. Chciałem dopowiedzieć sprawę tego boiska. Jedną sprawę, bo bardzo krótko. Licencję warunkową utrzymuje się na określony czas, aby dostosować obiekt do wymogów spełniających tak narzucone normy. Tego boiska nie dostosujemy. Tak. Innego nie dostosujemy. Przepraszam, ale uważam, że odpowiedź została udzielona.
Pan Wójca deklarował ja jeszcze raz pomoc przypomnę uzyskania państwu, jeszcze raz licencji. Przypomnę państwu, proszę państwa, obciążenie tego boiska spowodowało, że z farami się spotkałem 4 lata temu. Pierwsze boisko miało powstać na łące, na terenach rekreacyjnych w rejonie ulicy Szkółkarskiej. Szukaliśmy miejsca, żeby było miejsce treningowe. Nie, muszę to powiedzieć, proszę państwa, że, bo wiem, że komentarz się pojawi za chwilę na waszych stronach będzie on po prostu wykoślawiony. Drugim miejscem, gdzie poszukiwaliśmy miejsca na boisko treningowe, był plac Agencji Nieruchomości Rolnych na końcu ulicy Bogusławskiego, za pętlą. Szukaliśmy tam takiego miejsca, żeby można bez wielkich nakładów zrealizować boisko. Potem mówiliśmy o tym, że należy poszukać jednak w centrum. Ja miałem pomysł i żałuję w tej chwili, że nie przedyskutowaliśmy tego na forum rady albo wspólnie. Ja miałem pomysł na stworzenie boiska treningowego 65x38. Takie boisko powstało między innymi w Ciechocinku. Boisko treningowe, duże bramki, znaczy średnie bramki, małe boisko. Dzisiaj pewnie nie byłoby tych wątpliwości, bo boisko byłoby boiskiem treningowym, z którego mogłyby korzystać dzieci od 7 do 10 czy tam 11 lat. Mielibyśmy odciążenie tych boisk, bo one są przecież mocno przeciążone. Panie Wójcie, ale do czego pan zmierza? Przepraszam, ale zbudowalibyśmy mniejsze wojsko i nie byłoby problemu, no pozwolę sobie przerwać, bo to... Przepraszam panów, robi się... Nie, ja chcę powiedzieć, proszę państwa, że my szukaliśmy sposobu na zrealizowanie boiska treningowego. Miejsca, gdzie coraz liczniejsze grupy będą mogły odbywać treningi. Natomiast państwo zrobiliście w pewnym momencie, jakby takie stworzyliście oczekiwanie, że jak wejdziecie do Bundesligi, to nie będziecie mogli na tym boisku grać. No przepraszam. Jeżeli państwo pozwolą zamknąć w uznaniach całą dyskusję. Panie Wójcie, użyję panu słowa. Zbytek. Przeszło 3 miliony złotych. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu w kwocie 650 tysięcy wyręczy pana i będziemy mieli najdroższe boisko treningowe w Polsce. Wydaliśmy przeszło 3 miliony złotych i nie będziemy z tego mieli nic. I to jest po prostu zbytek. Proszę państwa, nie zgadzam się. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Jeżeli pani pozwala, bo zbytek, gdzie pan to chce zgłosić? Nie. Pan twierdził, że nie stać nas na zbytki. Ja twierdzę, że jest to boisko bardzo dobre. Jeżeli państwo się na PZPN powołujecie, proszę odsłuchać wypowiedź członka zarządu PZPN na temat tego boiska. Widział pan? Widziałem. Wypowiedź pana prezesa? Tak. Widział pan. No to dlaczego pan nazywa to zbytkiem? Nie. Pan prezes nazywa to świetnym obiektem. Żeby takich obiektów było więcej, piłka nożna w Polsce zdecydowanie by się lepiej miała. Przepraszam, jeżeli pana wójta gdziekolwiek zaproszą, na jakiekolwiek otwarcie, nie powie pan, że jest to oczywiście błędna decyzja, za dużo wydaliście pieniędzy, jest to zły miar, tak? Kultura nakazuje dobrego zachowania. Panie Wójcie. Przepraszam bardzo. Proponuję, że kończymy, bo za chwilę będziemy mieli brak kworum, więc jeżeli państwo... Panowie, życzycie sobie jeszcze podyskutować na ten temat, to proszę bardzo, ja mogę tylko skonkludować, że wielka szkoda, że takiego boiska nie mamy, pomimo różnych inwestycji, które by spełniało takie wymogi, abyście państwo mogli grać w wyższej lidze. Obecnie niższej. Czy w niższej? W obecnej czy w niższej? Proszę państwa, zamykam 7. sesję Rady Gminy Suchy Las. Dziękuję i dobranoc.